Dzisiaj zhakujemy Poppy Playtime Chapter 3 i dowiemy się, dokąd został zabrany Katnap przez eksperyment 1006, czyli tak zwany prototyp. A także sprawdzimy, jaki przerażający potwór zaatakował na końcu biedną Kissy Missy. Zostawcie jedną łapkę w górę, jeżeli lubicie hakowanie i odkrywanie sekretów w Poppy Playtime Chapter 3. Ale zanim zaczniemy, zapraszam was do mojego sklepu. Mamy epickie koszulki, super kubki, a także czapki zimowe i wiosenne. Więc nie czekaj, wbijaj na admiros.pl i kup sobie jeden z moich epickich gadżetów. Link do strony znajdziesz oczywiście w opisie. Znajdujemy się właśnie na samym początku gry i jesteśmy niesieni przez Katnapa. I dzisiaj odkryjemy wszystkie miejsca, w których przebywa Katnap i obserwuje nas z cienia. Bo jak dobrze wiecie, Katnap uwielbia bawić się swoimi ofiarami. A ja jestem pewien, że przegapiłem całe mnóstwo sekretów, miejsc, a także kryjówek, w których może przebywać właśnie ten przerażający potwór. I za chwilę wyjdziemy z mojego ciała i sprawdzimy, gdzie on przebywa. Tak więc na razie lądujemy w śmietniku i teraz nie mogę wyjść z mojego ciała, ponieważ za chwilę to wszystko zacznie się takie skurczyć, więc ja muszę znaleźć bezpieczną miejscówkę, żeby tu przypadkiem nie zginąć. Tak więc wejdźmy sobie tutaj i wylećmy z naszego ciała, aby zobaczyć, jak to wygląda. I swoją drogą, skoro Katnap mnie tutaj zrzucił, to on gdzieś tutaj powinien być. Patrzcie na to, ta rura troszeczkę oszukała, ponieważ on nas zrzucił tą rurą, a tak naprawdę to jest inne miejsce. I wow, okej, tak to zostało wszystko zmiażdżone. Zabawki tutaj, w ogóle możemy trącać zabawki, więc tak naprawdę w 100% nie jesteśmy duchem, ale jak sami widzicie, to miejsce bardzo jest ciasne i jakbym tutaj został, to prawdopodobnie bym po prostu nie przeżył. Tak samo jak na końcu, prawdopodobnie nie przeżyła Kissy Missy, ale tego się dowiemy oczywiście na końcu odcinka, więc oglądajcie do końca, a tymczasem możemy zobaczyć, jak ta mapa wygląda z góry i z tego co widzę, wow, to już jest wszystko doczytane. Patrzcie na to, tu w ogóle będzie pociąg, którym przyjechaliśmy i on wydaje mi się, że nie wygląda tak samo jak zwykły pociąg, którym jechaliśmy w chapterze drugim, ponieważ w środku mieliśmy tutaj kodzik, a jak widzicie, teraz tego kodu tutaj nie ma. Nie ma w ogóle tej wajchy ani dźwigni, którą hamowaliśmy i tak naprawdę w ogóle nie ma, nie możemy wrócić do Playtime Corporation z chapteru drugiego, ponieważ w tym miejscu wszystko się urywa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku mamy takie jedno miejsce, w którym krew cieknie z sufitu. Jest to przerażające, więc na potrzeby tego odcinka powiedzmy, że nad tym miejscem, załóżmy, że nad tym miejscem jest stołówka i komuś się bardzo dużo keczupu rozlało, więc sprawdźmy, czy ta teoria jest prawdziwa. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście odcinek z teorii z Poppy Playtime. Jakby dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw, czy coś takiego by was interesowało i sprawdźmy, co się kryje tutaj, na samej górze. Wlećmy i uwaga, uwaga, nie ma tutaj tak naprawdę stołówki, więc mit można powiedzieć, że obalony, ale niemniej jednak jest to przerażające, ponieważ leżą tutaj jakieś zabawki, a z sufitu, jak widzicie, coś tutaj powoli sobie ścieka. I ten broń wiszący tutaj, to jest dziwne. Jako iż jest to odcinek z hakowania, my nie będziemy przechodzić tej zagadki, tej jakby zręcznościowej gierki. My po prostu wylecimy z naszego ciała, podlecimy sobie dokładnie w to miejsce, ustawimy teleport, wrócimy i teleportujemy się. Nie będę przechodził tych jakby zręcznościowych gierek, my po prostu będziemy sobie wszystko hakować. I tutaj powinien być... O, patrzcie na to, tutaj powinien pojawić się Katnap po raz pierwszy. Ja widziałem tylko jego ogon, więc prawdopodobnie jednak muszę wrócić tam na początek i wrócić tutaj, żeby go zobaczyć, żeby ta sekwencja się załadowała. Jestem ciekaw, czy jak przejdziemy to miejsce właśnie w tym momencie, to czy zobaczymy tutaj Katnapa. Jest Katnap, siema, siema Katnap. Gdzie ty idziesz Katnap, dokąd ty, dokąd? What? On był w wentylacji i po prostu zniknął. Wszedł dokładnie w ten wiatrak i go tepło gdzieś. Tak więc tak wygląda właśnie to miejsce. Ja myślałem, że tutaj zobaczę bardziej Katnapa, a tutaj tak naprawdę na początku widzimy tylko jego ogon. I najdziwniejsze jest to, że on po prostu wbiegł w ten wiatrak i się teleportował, zniknął. I po raz kolejny Katnap, cześć Katnap. Widzę, że tutaj wchodzisz, tylko że... Wow, on naprawdę głową wszedł w ten wiatrak. Dosłownież wszedł głową w wiatrak. W jednej z pierwszych misji naszym zadaniem było zebrać tę baterię i włożyć ją tutaj, a także zobaczyć, że w tym pokoju jest kolejna bateria, jest to łazienka, i tą baterię również tutaj włożyć. Ale my jesteśmy ciekawi, co znajduje się w tym pokoju, ponieważ jak widzicie, nie da się do niego wejść. Natomiast jeżeli wylecimy z naszego ciała, możemy sprawdzić. I z tego co widzę, The Hour of Joy. I tutaj mamy, wow, bardzo dużo rozwalonych zabawek, a także puste kibelki. Nie ma tutaj w sumie
sumie to jeden kibelek tak naprawdę powinien tutaj być, ale jak widzicie, tak naprawdę nie ma kibelka, jest po prostu tutaj drzwi, ściana i bardzo dużo much. Znajdujemy się właśnie na stacji, gdzie rozbił się nasz pociąg, dosłownie tam, natomiast tutaj mieliśmy jedną misję do wykonania i jest jedna rzecz, którą muszę sprawdzić, a mianowicie te telewizory, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak przechodziłem tę grę, zastanawiałem się, o co chodzi z tym kablem, czemu on jest tutaj podłączony i czy może te telewizory trzeba uruchomić w jakiś sposób, bo to miejsce tak właśnie wygląda, dlatego dzisiaj wylecimy z mojego ciała i zobaczymy, dokąd prowadzi tak naprawdę ten kabel i czy on, o, on nie jest pod nic podłączony, czyli tak naprawdę nie ma tutaj żadnego sekretu, nic tutaj bym nie znalazł, gdybym dalej tutaj siedział podczas przechodzenia gry, tylko zwykły kabel, który wisi sobie od telewizora i jakby ląduje po prostu pod teksturami. Natomiast w tym śmiesznym miejscu musimy pociągnąć za dwie dźwignie, ale jestem ciekaw, czy Plaker jest już gdzieś tam na dole, więc polećmy tym wielkim, długim, przerażającym tunelem na sam koniec, aby sprawdzić, czy dolecimy do Plaker, czy też może Plaker w ogóle nie istnieje, tak naprawdę jest to nasza wyobraźnia. I uwaga, wow, coś tam widzę poza mapą, dobra, jak widzicie, Plaker może i nie ma, ale w tym kierunku widzę dużo ciekawych elementów, trzeba to koniecznie sprawdzić. Gdy podlecimy bliżej, okazuje się, że to miejsce skrywa kilka dziwnych sekretów, takich jak na przykład głowa kaczuszki, a także całe kaczuszki, które jakby są tymi łódeczkami, które widzieliśmy na basenie tuż przed spotkaniem Dog Day'a. Natomiast jak spojrzymy tu na prawo, mamy jakiś kabel, jakieś losowe drzwi, mamy maszynę, która zasila te wszystkie miejsca w Plaker, mamy także telefon oraz wiele innych dziwnych, porozrzucanych elementów, takich na przykład jak, patrzcie na to, Kissimissi, czekajcie, uruchomię trochę światła, dajmy sobie troszeczkę światła na nią, żeby ją lepiej było widać. O, proszę bardzo, zespełniamy bardzo dużo światła. Jak widzicie, Kissimissi tipozuje, została odnaleziona gdzieś tutaj w teksturach, a także Poppy, zobaczcie, mamy Poppy, która jest też dość przerażająca, oczywiście ciebie też trzeba ładnie tutaj oświetlić, żeby było cię dobrze widać. Jak widzicie, one są tutaj przyczepione nogami do jakiejś wielkiej wieży i szczerze powiedziawszy, to jest chyba winda, tak mi się wydaje, tak, to jest winda, która prowadzi w sumie do nikąd. Niemniej jednak, dlaczego Kissimissi jest przytwierdzona nogami do windy razem z Poppy? Nie wiem, to wy mi napiszcie w komentarzu. Jak widzicie, właśnie znajduje się w tym oto pięknym wagoniku, który zawiezie nas do Plaker, które już się wczytało. To, co widzieliście przed chwilą, to był tak naprawdę przedsmak, ponieważ jak wylecimy z naszego ciała, okazuje się, że mamy tutaj całą jaskinię i możemy zobaczyć dokładnie, jak to miejsce wygląda. My przyjechaliśmy stamtąd, jak widzicie. Tutaj właśnie wózeczkiem przejedziemy sobie tędy i teraz cały ten poziom już został doczytany, więc możemy zobaczyć, jak to tak naprawdę wyglądało z tej perspektywy, bo my wjechaliśmy i zobaczcie, całe Plaker to tak naprawdę jedno wielkie miejsce, wielkiej jaskini zrobione przez Playtime Corporation. Nie mam pojęcia, jakim cudem oni to ogarnęli i jakim cudem oni znaleźli taką wielką jaskinię. Jest to jednak dziwne, jak zajrzycie sobie do środka, proszę bardzo, to jest kolejna kopuła i jeszcze dalej mamy całe Plaker, które jest ogromne. Może to nie wygląda aż tak na takie duże, jak się jest na dole małym człowieczkiem, natomiast tutaj jak podlecimy i wylecimy przez te wszystkie strefy, okazuje się, że jest to przeogromny. I mnie ciekawi najbardziej jedna rzecz. Co znajduje się dalej w tej jaskini? Jak widzicie, odleciałem bardzo wysoko. Plaker prawie jest niewidoczny i to, co możemy tutaj zobaczyć, to jedna wielka, pusta przestrzeń, a także więcej skał oraz to dziwne miejsce w tym, jak tutaj spojrzymy w to miejsce. Jestem ciekaw, co tam się znajduje, więc tam też będziemy musieli podlecieć. Niestety, jeżeli chodzi o jakieś sekrety, przeszukałem tutaj mniej więcej te okolice i nic nie znalazłem. No i jesteśmy bliżej. Mamy tutaj dziwną, trzynogą skałę, która nie wiem czemu, ale przypomina mi jakiegoś wilka albo trójnogiego niedźwiedzia. Nie wiem czemu, ale może to po prostu moja wyobraźnia, albo to jest jakiś żółw, który targa coś na plecach. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. Wygląda to dość dziwnie. Jest umieszczone totalnie za mapą. Może to jest jakieś nawiązanie. Może to będzie jakby przedsmak potwora, który będzie w chapterze czwartym. Wracając jednak do tematu, znajdujemy się teraz w Plaker, widzowie, patrzcie na to, możemy sprawdzić wszystko, każde miejsce, do którego nie zostaliśmy dopuszczeni, na przykład tutaj nie dostaliśmy dopuszczeni, okazuje się, że w tym miejscu mamy pluszaka Katnapa i z radia gra jakaś muzyka, what? What? Co jest grane? Dałem sobie muzykę troszeczkę głośniej, aby lepiej usłyszeć tę muzykę. Wydaje mi się, że to jest jakaś piosenka z YouTube'a. Jakiegoś YouTubera.
Musi to być nawiązanie do jakiegoś youtubera, dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie. Niemniej jednak bardzo ciekawe miejsce, które po prostu bym przeoczył, gdyby nie to, że teraz mogę wylecieć z mojego ciała i sprawdzić dosłownie każdy kąt. Teraz będąc na górze możemy zobaczyć dokładnie wszystkich smiling creatures. Jak widzicie, jeden z nich jest przewrócony. Oczywiście prawdopodobnie będzie to, uwaga, uwaga, serduszko, słońce, jabłuszko, piorunek, kwiatek. Tu jest żarówka i przewrócony to na 99% jest katna. Jestem też ciekaw, czy coś znajduje się w tych budynkach, zanim do nich wejdziemy i w sumie co znajduje się za tą strefą. O, patrzcie na to. To było tak naprawdę wszystko przygotowane po to, żeby oszukać dzieci, że tak naprawdę znajdują się w bezpiecznym miejscu, gdzie jest niebo, chmurki i Fatal Error z gry Chapter 3. No niestety gra nie wytrzymała mojego hakowania, tak więc zobaczmy sobie tutaj wszystkie smiling creatures. Tu jest Dog Day, który prawdopodobnie był kimś ważnym z tego co widzę, bo jak widzicie tutaj mamy wszystkich i mamy także posąg śpiącego Katnapa, czyli jakby wydaje mi się, że Dog Day był tym tak naprawdę najbardziej dobrym ze Smiling Creatures i oto on jakby tutaj wszystkim zarządzał. Niemniej jednak jest to budynek, powiedzmy, dyrektora, więc zajrzyjmy do środka, czy tutaj przypadkiem, możemy wlecieć, ciekawe, ciekawe, czy są tutaj jakieś rzeczy, które mógłbym sprawdzić, jakiś pokój albo cokolwiek? Okazuje się, że jednak jest jeden pokój, w którym mamy tutaj Candy Cata, który został przebity jakimiś palami, a także dalszą część, która prowadzi do biura, ale żeby dostać się do biur, no niestety będziemy musieli wczytać kolejny poziom. Natomiast na tablicy mamy kilka ciekawych fanartów, BFFFS, czy to znaczy Best Friends Forever, albo coś takiego. Mamy Hagiego Wagiego, jakiś tutaj rysunek, a także rysunek Poppy, żeby być cicho i że to jest Poppy. Ciekawe, ciekawe. Jeżeli chodzi o resztę budynków, to na przykład ciekawostką jest tutaj, że tutaj mamy budynek z zabawkami i mamy posąg Hagiego Wagiego w tym miejscu, który sobie tutaj chilluje po prostu i tutaj kolejny posąg Hagiego Wagiego. Natomiast jeżeli wlecimy do środka, do budynków, no to niestety nie ma tutaj nic. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, pokoje, gdzie spały dzieci, to mamy tutaj tylko balkon, a także w środku jeden korytarz, który prowadzi na dół. I żeby dostać się dalej, również musimy wczytać kolejny etap gry. Mamy jeszcze także miejsce takie jak szkoła i z tego co widzę w szkole jest kilka korytarzy, ale też jakby, zobaczcie w ogóle pomysł, że my tutaj do tej szkoły wchodzimy głównym wejściem. Patrzcie na to, gdzie tu było wejście? Tu było, patrzcie, wchodzimy tutaj i schodzimy na dół. Jest to bardzo dziwne, nie widziałem żadnej szkoły, w której schodziłoby się do piwnicy i po prostu dzieci uczyły się w piwnicy. Dziwne, bardzo dziwne, niepokojące. W tym natomiast pomieszczeniu musimy przetransportować gaz z prawego pojemnika do lewego i gdy naciśniemy ten guzik, wydarzy się coś bardzo nieoczekiwanego, a mianowicie prawdopodobnie wyłączy się prąd. Jestem ciekaw, czy to właśnie Katnap wyłączył nam prąd, czy może ktoś inny. Tak więc naciskamy i uwaga, uwaga, wylećmy z naszego ciała. Czy ktoś tutaj coś kombinuje, czy też nie? Wszystkie systemy sprawne. Gdzie jest Katnap, ja się pytam? On gdzieś tu musi się ukrywać. Jest tutaj na pewno, jestem prawie pewien, że gdzieś tutaj na mnie patrzy. Gaz działa, okej. I zaraz będzie awaria z tego, co się orientuję. Tak jest, środkowy pojemnik i światła zgasły. Gdzie jest Katnap? Gdzie on jest? Czy on tutaj cały czas mnie obserwował, a ja go nie widziałem? Tu na pewno coś się zepsuło z tego co widzę. I swoją drogą, jakbyście się zastanawiali kim gramy, to tak naprawdę nie gramy nikim, ponieważ gra wywaliła Fatal Error. No niestety po długich poszukiwaniach okazuje się, że jednak w tym pomieszczeniu nie ma Katnapa, ale jedno jest pewne, mamy wyciek czerwonego gazu, który jest bardzo niebezpieczny. Znajdujemy się właśnie w kolejnym miejscu, czyli miejscu, gdzie były te tak naprawdę wszystkie sypialnie i w którym będzie nas za chwilę gonił Huggy Wuggy. A w zasadzie to nie będzie prawdziwy Huggy Wuggy, tylko to będzie, ja na niego mówię, Nightmare Huggy, nie wiem czemu. I to przerażające miejsce. Zobaczcie, ile tu jest drzwi. Jestem ciekaw, co się za nimi kryje, tak więc wylećmy z naszego ciała i zobaczmy, że za tymi drzwiami tak naprawdę nic się nie kryje. Ale jestem... What the hell? Co to jest? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? To miejsce jest przeogromne. Oh. Cześć kolego, ciebie się tutaj w sumie nie spodziewałem w takim miejscu. O wow, on tu jest, on tutaj cały czas czeka. I najgorsze jest to, że nawet jak jestem duchem, to... Okej, on mnie obserwuje z dziwnych, przerażających kątów. Panie Katnap, poczekaj, może ja troszeczkę zrobię inaczej. Dajmy sobie 5. Spawn light, spawn light. O, więc tak ty wyglądasz z bliska. O, jesteś wielki i puchaty. Patrzcie na to, co jest grane. On jest poszywany. What the hell? Kto ci to zrobił? Jaki on ma długi ogon? What?
Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. O, jemu się chyba nie podoba, patrzcie na to. Jemu się chyba nie podoba, że go obserwuję. Niemniej jednak, no powiem tak. Naprawdę wielka, potężna bestia. Ma, w ogóle pazury ma takie jakby nieprawdziwe. Jakby to nie były pazury takiego zwykłego kotka, tylko jakby one były prawdziwe. Jakby, zobaczcie, ma tutaj taką teksturę. Jakby to były takie pazury i taka skóra na zasadzie jakiejś jaszczurki. Coś takiego. Hello! Jesteś wielki, dobra, wejdźmy sobie tutaj, bo chyba to było gdzieś na samym, mniej więcej na samym początku. Jestem ciekaw, czy... On zniknął. On po prostu sobie poszedł. Czy on się przemieszcza tutaj losowo? Chwilę sobie polatałem po mapie i okazuje się, że nie ma tam nic więcej ciekawego, ale pewnie, jeżeli będziemy szli tędy, to prawdopodobnie... Wszystko powinno się teraz doczytać, czyli ten katnap, którego widzieliśmy, prawdopodobnie jeszcze nam się gdzieś tutaj pojawi jako kolejna postać. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce, ale było to jedno z pierwszych miejsc, które naprawdę mnie przeraziło, ponieważ jak podejdziemy sobie tutaj, to on powinien gdzieś tutaj już być. Tak więc podejdźmy do samego telefonu, teraz Oli nam powie... You need to run! I on dosłownie przez sekundkę pojawia się w tym miejscu i znika. Przerażający catnap. Oho, słyszę go, on tu gdzieś jest. On... What? Czemu ktoś tutaj uderza w drzwi? Było jeszcze jedno takie miejsce, gdzie na pewno był catnap, tylko pytanie, gdzie powinienem skręcić, aby go znowu zobaczyć, bo ja pamiętam, że on z daleka jakoś tak patrzył i to powinno być dosłownie gdzieś za rogiem. No właśnie, za rogiem, dosłownie za rogiem jest tutaj. Cześć kolego, ale nie znikaj mi tutaj. O, zniknął, o, poszedł sobie catnap niedobry. O, ponownie widzimy catnapa, czy zobaczymy go całego? Jest, idzie sobie, patrzcie na to, to jest catnap. I zniknął w korytarzu, na samym końcu musiał zniknąć. No i dotarliśmy, w tym miejscu wystarczy, że włożymy tę kasetę do tego magnetowidu i wtedy zacznie nas gonić przerażający Hagiwagi. W zasadzie to tak naprawdę Nightmare Hagiwagi, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tylko teraz musimy obejrzeć cały ten filmik. O nie, nie mogę oderwać wzroku od tego przerażającego telewizora z przerażającym Hagiwagim. Co my teraz zrobimy? Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Spróbuję spauzować grę, abyśmy mogli się w spokoju przyjrzeć Hagiwagiemu, temu, którego jeszcze nigdy nie widzieliśmy, czyli Nightmare Hagiwagiemu, chyba tak się nazywa. Jeżeli nazywa się inaczej, to możecie mnie poprawić, bo słyszałem też, że on się nazywa jakby Shadow Hagi, albo jeszcze jakoś inaczej. Tutaj różne nazwy były. Tak więc witamy w domu. O nie, jest, jest, pojawił się. Dobra, oczywiście pauzujemy. Możemy spauzować grę. Jej, patrzcie, wychodzi z... Okej, to jest ogromne. To jest ogromne i przerażające. Najgorsze jest to, że moje hakowanie coś się zepsuło i nie mogę swobodnie. A, bo on tyle miejsca zajmuje. Co jest grane, on... To jest jedna z najbardziej przerażających scen, patrzcie na to, Hagiwagi dosłownie wyszedł z telewizora. Okej, wróćmy do naszego ciała, mamy oczywiście grę spauzowaną, więc tak, spróbujmy ją odpauzować i włączyć slow motion, czyli tak, tak i teraz w slow motion możemy na spokojnie przed nim uciekać i mu się przyjrzeć, patrzcie na... Jaki on jest wielki, co jest grane. Wszystko w zwolnionym tempie, teraz widać dokładnie, nie to co jak biegaliśmy i uciekaliśmy przed nim. Dobra, pyk, pauza. Ho, ho, cześć Hagiwagi, witam cię ser... Ile on ma zębów, co jest grane. Czekajcie, czy ja mogę tutaj na przykład dosłownie wylecieć bardziej z tego... Mogę, dobra, dobra, tylko coś jakby nie do końca działało jak powinno. Spróbujmy zrespić tutaj światło, bo jest taka możliwość, abyśmy go bardziej oświetlili, żeby zobaczyć jego puste oczy. Jeszcze więcej światła, potrzebuję więcej światła, okej, idealnie i teraz zobaczmy, jak on tutaj wygląda. No, jest naprawdę, jo, co jest gran, to jest Hagiwagi, to jest ten przyjazny, no może nie do końca przyjazny, ale ten zwykły Hagiwagi, to jest jakiś koszmar, to jest koszmarny Hagiwagi, tak bym go mógł tutaj właśnie nazwać. I biegnie, goni nas, a my tymczasem uciekamy, a w zasadzie próbujemy przed nim uciec, jak widzicie przed nim tak naprawdę nie ma żadnej ucieczki, więc jestem ciekaw,
w zwolnionym tempie, jak mnie zeżarł. Nie dało się przed nim uciec, po prostu przed nim się nie dało uciec. Your rest is over. Tak jest, mój odpoczynek, koniec odpoczywania. No i niestety budzimy się w tym przerażającym miejscu, na którym spędziłem bardzo dużo czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Jak widzicie, to miejsce jest kolejnym wielkim, przeogromnym miejscem, które ma chyba najwięcej pomieszczeń, jeżeli chodzi o levele, bo jak sami widzicie, patrzcie na to, ile tu jest w ogóle elementów, te łóżka, te wszystko tutaj tak naprawdę, jest tego zdecydowanie za dużo. Mamy tutaj kolegę, tak więc zobaczmy, co tam kolega, zrespijmy światło. What? Czy to... What? Czemu ty tak wyglądasz? Czy ty nie powinieneś tak wyglądać w końcowej scenie przypadkiem? A w tym miejscu powinieneś wyglądać jak normalny, zwykły kotek, powiedzmy? Wielki, przerażający, z pustymi oczami Catnap. Co jest grane? Czegoś takiego jeszcze... Tam jest kolejny? I tam jest... Okej, to jest chyba jakaś boga wersja prototypu 1006. Zobaczmy. Nie, to tylko zwykła lampka, na szczęście. Ile ich tu jest? Tam jest kolejny. Dobra, musimy sprawdzić wszystkie. Czy one są jakoś... Czy one jakoś inaczej wyglądają? Czy o co chodzi? Czekajcie. What? Ten jest jakiś spłaszczony. Dobra, dziwne takie rzeczy tutaj znaleźć. A zobaczmy tego kolegę. Zrespijmy światło i ten jest jeszcze jakiś inny. What? Czy ile było tych? Jeszcze jeden? Ile tu jest tych Catnapów pod mapą? Czy on mnie naprawdę tutaj obserwował ze wszystkich stron? Czy o co chodzi? Co jest grane? Ten Catnap jest przerażający. W sensie, jakby ten jest przerażający, ten jest też przerażający. Natomiast poczekajcie, gdzie jest ten? Ten mój ulubiony, najlepszy Catnap z najlepszych. Natomiast ten rozpłaszczony Catnap jest nawet słodki, powiem szczerze. Jestem ciekaw, czy przy użyciu mojego hakowania możemy dostać się do tego pomieszczenia. Jakby tak normalnie musielibyśmy, zobaczcie, przejść cały ten poziom, wszystkie tutaj rzeczy odblokować i tak dalej, ale nam się nie chce tego robić. My chcemy po prostu zdjąć maskę i skasować te drzwi i przejść dalej. Zobaczmy, czy to w ogóle zadziała, czy to jest możliwe. Mamy maskę, mamy łapkę, więc w teorii, gdy zniszczę te drzwi, to wszystko powinno być idealnie. Tak więc wybierzmy sobie oczywiście te drzwi, a także kliknijmy destroy, czyli zniszcz. I zniszczyłem te drzwi i teraz mamy przejście. Na razie nigdy więcej nie będę musiał się tu już męczyć z tymi zagadkami, więc przejdźmy, przyłóżmy łapkę i sprawdźmy, czy to zadziała. Jeżeli to zadziała, to będzie po prostu mistrzostwo hakowania. Na razie jest ok, musimy przejść jeszcze to miejsce, które też nie jest ciekawe i w sumie, jeżeli przejdziemy to miejsce, to powinno otworzyć się te drzwi. Spróbujmy wybrać te drzwi i oczywiście je usunąć i przejść dalej. Czy to zadziała? Wątpię, żeby to dobrze tak działa. Gdzie my jesteśmy? Chwila, czy to... Czy aby na pewno tędy powinienem przejść? Tu mamy zawalone, coś czuję, że zaraz zepsuję tę grę. Niby idziemy korytarzem, wszystko jest jakby w normie. Wiszący broń, jakby troszeczkę skałek i wszystko wygląda dobrze, ale wydaje mi się, że nie można aż tak bardzo hakować, bo... Chociaż, czekajcie, mamy windę, która powinna tutaj przyjechać. Czy wszystko działa... Czy wszystko działa tak jak powinno? Nie, no way. No i winda pojechała do góry tak naprawdę i zobaczmy, czy te drzwi są zamknięte. Gdzie my tak naprawdę teraz się znajdujemy? Czy my możemy stąd wyjść, jak gdyby nigdy nic? Coś tutaj ewidentnie nie gra. No niestety coś ewidentnie nie zadziałało, ponieważ wyszedłem, a misji mi nie zaliczyło z tego, co widzę, więc będziemy musieli tam wrócić i wykonać wszystkie zadania. O nie, Kissy Missy mnie dorwała, najgorzej. Okej, dobra, czy mogę... Założyłem maskę w ogóle, co się dzieje? Cześć Poppy, cześć Kissy Missy. Idealny moment. Udało mi się do tego miejsca dojść, naprawdę było ciężko, ponieważ hakowanie totalnie psuje grę, ale z tego co widzę, to nie możemy podczas cutscene wychodzić z naszego ciała. Dopiero jak wstaniemy tak naprawdę będzie się dało to zrobić, o ile się nie mylę. I chyba troszeczkę się zepsułem, tak mi się wydaje. Tak, zepsułem się, ale mogę wylecieć z ciała, więc jakby chociaż tyle, natomiast nie mogę w ogóle obracać kamerą, to jest na pewno minus. Czy ja mogę jakby tutaj wczytać ten poziom jeszcze raz? Tym razem totalnie zepsułem grę, nawet nie ma oświetlenia, moje hakowanie poszło źle, mam nadzieję, że tym razem wrócę do mojej normalnej postaci. Jej, dobra, zdejmijmy maskę. Idealnie, nie wiem czemu, ale stało się tutaj bardzo ciemno, a i wydaje mi się, że jest to głównie spowodowane właśnie tym, że teraz nie ma światła, a my musimy je włączyć. No i proszę bardzo, Poppy włączyła światło, czy teraz wszystko zadziała, czy ja mam pociągnąć za dźwignię, a nie, ona odpaliła windę, my światło włączymy dopiero tam na górze. A oto i kolejny wielki, przerażający poziom. No właśnie, szkoła. Co tu się tak świeci? Co to jest?
O, to są te wenty. Dobra, musimy rozprawić się z panią Delight. O, jest i ona, pani Delight. Proszę poczekać, proszę pani. No i oczywiście zniknęła. Znajdujemy się właśnie w tym miejscu, gdzie spotkamy się za chwilę z panią Delight, czyli przerażającą nauczycielką. I odkąd mam maskę, ciężko mi się hakuje. I z tego co widzę, to jej na razie tutaj nie ma. Ale gdy tylko uruchomimy ten generator, to ona oczywiście gdzieś tutaj prawdopodobnie z któregoś kąta wyjdzie. Tak więc co, oczywiście klasycznie uruchamiamy ten wielki generator i teraz ona powinna tutaj, dokładnie tak, powinna tutaj przyjść. Spróbuję ją jakoś orobić haksami, żeby się za bardzo z nią tutaj, no właśnie, żeby się z nią za bardzo tutaj nie męczyć. Więc tak, popatrzmy na nią chwilę i zróbmy może tak, spauzujmy grę. Dokładnie tak, spauzujmy grę, to będzie hacking, to będzie po prostu dosłownie hacking. Mamy grę spauzowaną, więc spróbujmy wylecieć z naszego ciała. Czy jest to w ogóle, nie da się, okej, dobra, jednak się da, tylko coś mi się zbugowało. Czemu ja lecę ciągle do tyłu? Wydaje mi się, że za szybko próbowałem ją orobić, tak więc zróbmy może tak, włóżmy to tutaj. I teraz, kiedy ona patrzy, spróbujmy oczywiście spauzować grę, dokładnie tak. A teraz spróbujmy po prostu wylecieć z naszego ciała i polecieć na sam koniec. Bo po co mam się z nią męczyć, skoro mogę po prostu przelecieć tutaj przez wszystkie te poziomy, dostać się do finałowego miejsca, czyli do tego miejsca, albo jeszcze lepiej, mogę przejść przez te drzwi i spróbować przejść tym przerażającym korytarzem. Nie wiem, czy to się uda, nie mam pojęcia, czy to wypali, tak więc co, wybieramy miejsce, wracamy do naszego ciała, teleportacja i uwaga, uwaga, musimy jeszcze oczywiście odpauzować grę, bo to jest bardzo ważne, bo bez tego byśmy nie byli w stanie... Gierko, nie rób mi tego, czy... Znowu mi się coś zbugowałem znowu grę. Totalnie ją zepsułem, nic nie działa, patrzcie. O! Coś jednak działa. Dobra. Wyłączmy to. Ua! No jednak hakowanie nie poszło po mojej myśli. Ona cały czas próbuje za mną tutaj gdzieś pójść. Tylko tak, czy ja doniosę tę łapkę? Dam radę. Okej, udało się. Ona tam jest, dobra, próbuję cały czas orobić, ale to nie jest wcale takie łatwe, nawet przy użyciu haksów, bo jak widzicie, haksy nie działają zawsze tak dobrze i tak jak powinny w każdej sytuacji. Może i co prawda nie mogę jej za bardzo orobić, ale za to mogę spauzować grę w odpowiednim momencie i oczywiście wylecieć z mojego ciała, czyli klasycznie zobaczyć, jak pani Delight, o Jezu, ona naprawdę tak wygląda i sprawdźmy, czy ona naprawdę jest, tak jest, ona jest jakby taką zabawką, co jest grane, wow, teraz z bliska możemy zobaczyć, nie dosyć, że jest przerażająca, to jeszcze jak podlecimy za blisko, to jeszcze szerzej otwiera swoje usta, które, no takiej nauczycielki to ja bym nie chciał mieć, na pewno jestem pewien. To patrzcie na to, ta jej pałka jest zrobiona z kawałka ławki, a także bardzo dużej ilości ołówków. To ma być takiego rodzaju broń, która ma trafiać w czułe miejsca, typu oczy, nos i tak dalej, albo twarz po prostu, tak więc bardzo niebezpieczne narzędzie. Będziemy musieli ją jakoś teraz naprawdę orobić. I uwaga, uwaga, odpaliłem haksy na spowolnienie czasu, one są po prostu piękne. Teraz możemy bez problemu się z nią wyminąć i wejść tutaj do ostatecznego pomieszczenia, do którego ona prawdopodobnie też wejdzie, więc póki co odpalmy sobie to, zanim ona tutaj wejdzie, to ja już na spokojnie zbiorę sobie, że tak powiem, dwie baterie. O ile mi się to uda zrobić, taką mam nadzieję. Wszystko w końcu mamy spowolnione, więc raczej ona tutaj tak prędko nie powinna się dostać. Niemniej jednak udało jej się, jest to niebezpieczne, ale w spowolnionym tempie możemy to bez problemu wykonać. Uwaga, uwaga, przyłóżmy tu. Ona sobie idzie, ale jak widzicie, ja mogę szybciej zareagować, więc jakby mam nad nią niewielką przewagę. Dobra, weźmy sobie to może. Czy ty masz zamiar mnie tutaj zjumpskerować? Chyba nie, chyba ci się to nie uda, ponieważ ja jestem very smart. Dobra, teraz tak, to potrzebujemy. Ona idzie, ona cały czas tam kombinuje. A także zamknąłem ją! Hehehe! Nara, na razie! Pięknie, idealnie, widzicie? Hackowanie się opłaciło. Czy ona tutaj... Wow, rozwaliła drzwi, dobra. I teraz w spowolnionym tempie będziemy w stanie zobaczyć, w jaki sposób ona ginie. Bo znowu się teleportowała, patrzcie na to, idzie. Dobra, teraz szybko do wyjścia, to jest jakby strefa strzeżona, więc musimy być ostrożni. Troszeczkę taki vibe, jakby nas goniła Mami Longlegs w tym ostatecznym korytarzu w chapterze drugim. Niemniej jednak, dalej pewnie animacja dziwnie działa. Gdy pociągniemy za dźwignię, to ona... O, czy jestem w stanie to zrobić? Tak, ona bardzo szybko podbiegnie i... O, jej noga odpadła. O, czy możemy podnieść jej nogi? Nie możemy podnieść jej nogi. Czyli tak to wygląda właśnie, patrzcie na to. Możemy wylecieć i zobaczyć.
O, z tej perspektywy ją naprawdę mocno przytrzasnęło tymi drzwiami, co jest grane. Czy ja mogę jakoś podlecieć jeszcze inaczej z innej perspektywy jakoś? O, na przykład z takiej i zobaczyć teraz z bliska, że... No okej, pozbyliśmy się tej przeciwniczki, tej niedobrej nauczycielki. Znajdujemy się właśnie w jednym z najważniejszych miejsc, które pominąłem, ponieważ idąc tą ścieżką nie spojrzałem tutaj dokładnie tak, w tym kierunku, na lewo, żeby zobaczyć Katnapa, który modli się do posągu, tak jest, to jest jego posąg boga, tak zwanego prototypu 1006 i nasz kochany Katnap się do niego modli, on go czci. Jest to dziwne i jest to właśnie to, co widzieliśmy na trailerze. Oj, Katnap zniknął. Nieważne, tak to właśnie wygląda. Przerażający posąg prototypu, który jest wzorowany właśnie oryginalnym prototypem. Jak widzicie, tutaj mamy szkielet jednego z pracowników, którzy pracowali w tej jaskini. No niestety chłop bardzo źle skończył jako część przedłużenie PJ Paga Pilara. Tutaj mamy w ogóle Hagiego Wagiego fragment, Mami Longlegs. I początkowo wszyscy myśleliśmy, że to jest prawdziwy prototyp, bo to widzieliśmy na screenach i na trailerze i to było przedstawione jako coś mega wielkiego, coś mega przerażającego, a okazuje się, że jak widzicie, to jest po prostu sterta starych zabawek, która została ułożona w sposób taki, aby wyglądało to jak prototyp, do którego będzie mógł się modlić nasz Katnap. A teraz jak widzicie, znajdujemy się w Playhouse i mamy tutaj małych smiling creatures, które będą nas atakowały teraz co chwilę, a naszym zadaniem jest spotkanie się z Dog Dayem. Jest was tutaj zdecydowanie za dużo i jesteście lekko przerażające i mam wrażenie, że lekko spalone. Teraz kiedy mamy podkręcone światło, to lepiej to widać, że nasze smiling creatures są po prostu spalone. One, nie wiem co się wam wydarzyło tutaj, czy może tutaj jakiś springtrap był też? No wątpię raczej. Niemniej jednak są spalone, więc musimy jak najszybciej dostać się do naszego Dog Daya i zobaczyć, jak to wygląda z zupełnie innej perspektywy. Odpaliłem na chwilę latanie, żeby sprawdzić, co się tutaj kryje, bo jak widzicie, jesteśmy dokładnie w tej strefie gdzieś tutaj przed basenem. Natomiast jestem ciekaw, czy już możemy zobaczyć naszego Dog Daya. My bodajże jesteśmy... O, jesteśmy po przeciwnej stronie, czyli ja gdzieś jestem w tym miejscu, gdzieś tutaj na górze. No gdzieś powiedzmy tutaj się bawię z tymi maluszkami. Natomiast gdzieś tutaj ukrywa się... Czy ja widziałem tutaj... Chwila. What the... Oh. Czy ja to widziałem wcześniej? Czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Co to jest za jakieś dziwne pomieszczenie? The Hour of Joy oraz coraz więcej rozwalonych zabawek. Niemniej jednak idziemy na spotkanie z Dog Dayem. Ale zanim go spotkamy, zobaczyłem jeszcze coś ciekawego. Nasze kaczuszki mają tak naprawdę ekrany, na których mamy instrukcje, w jaki sposób je używać. Jest to troszeczkę przerażające i dziwne, że na takim malutkim basenie były takie kaczuszki, na których można było pływać. Zdecydowanie są one za duże jak na tak mały basen. Niemniej jednak widzimy tutaj bardzo dużo krwi i musimy pójść w to miejsce, ponieważ prawdopodobnie... Jest tutaj! Czemu ty się odpaliłeś, jak mnie tutaj nie ma? Dobra, musimy się tutaj tepnąć. Pyk, pyk, pyk i oczywiście pyk. Siema, już wróciłem. Cześć. Jestem tutaj. Wróciłem. Wróciłem. Nie mogę cię niestety uratować. Przykro mi bardzo. Nie mogę cię uratować. Jedyne, co mogę robić, to tak naprawdę uciekać przed tobą teraz. Oj. Dobra. Jestem też ciekaw, z której strony on został zaatakowany. Tak więc wyjdźmy z naszego ciała. Tak więc uwaga. Udało się. Tak, to robią do heretyków. Jakby skąd wychodzą te maluszki, smiling creaturesy? Czy one jakby z tych rur gdzieś tutaj? Czy one się respią? Musimy to zobaczyć. W ogóle zauważyłem, że on jest przywiązany tutaj jakimiś dziwnymi pasami. Ten Katnap naprawdę jest przerażający. Dobra, i one skąd wychodzą? One się po prostu respią i wchodzą... Oh, to wygląda jeszcze gorzej z tej perspektywy. Dobra, run, czas na ucieczkę. Czas na ucieczkę, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić za pierwszym razem. Cześć kolego. Jednak nie dał rady. Nie dał rady chłop, tym razem. Nie spodziewałem się tego, ale coś się z nim ewidentnie dziwnego stało. Czas na ucieczkę, biegniemy, mam nadzieję, że tym razem się nie zepsujesz. Chociaż wydaje mi się, że jak kilka razy w ciebie postrzelam, to ty się psujesz i się... Uwaga, czy on wyjdzie? Oh my god, dobra, żyje, dobra, spadamy. My musimy stąd uciekać. Jest to jedna z najbardziej przerażających miejsc tej gry. Naprawdę, goniący Dog Day jest scary. Dobra, gdzie tu się szło? Lewo, prawo, chyba w lewo. Teraz tak, tutaj, tu się otworzy. Teraz muszę bodajże... Tak, on cały czas za mną biegnie. Nawet nie ma kiedy użyć haksów, żeby zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy. Ale będzie taki moment, wydaje mi się, że... O nie, za dużo was tutaj. Za dużo. Tędy, zdecydowanie nie tędy. Tędy, ucieczka.
Dobra, to się zawali tutaj. Okej, okay, pięknie, pięknie. Czy ja jestem w stanie, dobra, bo ty mnie cały czas tutaj gonisz. Nawet nie ma chwili, żeby się przed tobą jakoś, dobra, zjeżdżalnia. Pięknie, tędy, czy on już przestał gonić? Dobra, na wszelki wypadek wylećmy z naszego ciała i zobaczmy, jak to wygląda. Czy on tutaj... O, ty czekasz tutaj na mnie. Okej, okay, dog day jest przerażający z tej perspektywy. Czy dalej nie masz... Tak jest, niestety on nie ma dupy. Przykro mi bardzo, dog day stracił dupę. Brzmi to dziwnie i bardzo źle. Niemniej jednak on stoi w tym miejscu i prawdopodobnie zjedzie tą zjeżdżalnią, żeby nas jeszcze tutaj dorwać. Ale animacja się w tym miejscu kończy. No i zobaczmy, jak to miejsce wygląda. O, to jest po prostu takie tunele, którymi przechodzimy, które generują się na bieżąco. Co tu mamy? O, kolejny dog day, tylko że tym razem czekający w tym miejscu na swoją kolej. Czy będzie tu jeszcze coś? No niestety przeszukałem całe miejsce i więcej dog daya nie znalazłem, ale musimy stąd uciekać i wydaje mi się, że to będzie chyba ostatnia prosta do windy. Tak jest, on przyszedł z tego tunelu, którego go widzieliśmy przed chwilą. Tak więc potrzebujemy tej łapki, wybić się i jak najszybciej do windy. Pa, pa. I teraz jeszcze możemy na wszelki wypadek wylecieć z naszego ciała i zobaczyć, czy on będzie tutaj gdzieś... Prawdopodobnie tak jest, czeka. Nie może się ruszyć nawet o milimetr. On tutaj czeka, chociaż jego łapka rusza się o milimetr, można tak powiedzieć. Dobra, wróćmy do naszego ciała, ponieważ winda... Czy winda... Okej, okay, otworzyła się na szczęście i możemy ruszyć dalej. Tym razem zjeżdżalnią, która teleportuje nas przed wejście. Znajdujemy się właśnie w kolejnym miejscu, czyli oczywiście w wielkim biurowcu dyrektora albo nawet w sumie pracowników, więc wylećmy z naszego ciała i zobaczmy, jak to miejsce wygląda z zupełnie innej perspektywy. I jak sami widzicie, te biura na pozór wyglądają normalnie, prawie za oknem mamy chmury, ale okazuje się tak naprawdę to nie są chmury, tylko to są jakieś zwykłe makiety ustawione, które mają przypominać chmury i drzewka. Zresztą z tej perspektywy widać to najlepiej. Natomiast cały biurowiec, jak sami możecie zobaczyć, jest przeogromny i to tutaj wykonamy jedną z przedostatnich zagadek, aby dostać się do Katnapa i w końcu się z nim rozprawić i dowiedzieć się, co się stało z Kissimissi. Właśnie uruchomiłem generator w biurach i teraz zostaniemy zaatakowani przez Katnapa. Wystarczy, że tutaj wejdę, wystarczy, że to podniosę i on powinien od razu zaatakować. Tylko pytanie, czy uda mi się tego dokonać. Chwila prawdy. Uwaga, wziąłem to i... Uwaga, uwaga. Jest Katnap! What the hell? O nie, jak mnie wysprzęgliło. Co jest grane? Nie mogę nawet wyjść z mojego ciała. Katnap totalnie przewyższa wszelkiego rodzaju hakowanie. O, teraz jesteśmy tutaj. Czy ja mogę... Nie mogę wylecieć z mojego ciała. Najgorzej. Ja bym chciał zobaczyć, co tutaj jest. Co to jest za miejsce. Ale to jest jakaś na pewno halucynacja, tylko, no właśnie, my teraz nie możemy sterować, nie można hakować w tym miejscu. Chciałbym zobaczyć, co się znajduje, no właśnie, chociażby tutaj, w chapterze pierwszym, ale chyba, no nie ma takiej możliwości, jest to cutscenka, a w cutscenkach niestety nie da się hakować. O nie, prototyp, patrzcie na to, mogę wylecieć z mojego ciała i zobaczyć, on mi nie pozwala... Prototyp jest zbyt potężny, ale mogłem przez chwilę wylecieć z mojego ciała i zobaczyć, jak wygląda, ale no niestety nie udało się. No i mamy to, w końcu mamy wielką baterię, wystarczy ją włożyć w tym miejscu i tutaj zaraz powinien pojawić się Katnap, więc odpalmy sobie zwolnione tempo, żeby to wszystko dokładnie zobaczyć. Może nawet uda mi się spauzować, on już idzie, co jest grane, dobra, pauza. Patrzcie na to, on już próbuje tutaj wypuścić gaz, cwaniak jeden. Co jest? On cały czas na mnie patrzy, czyli on stąd wylazł. Wow, jego ogon jest naprawdę bardzo, bardzo długi i zaraz całe to pomieszczenie wypełnione zostanie gazem, a ja będę musiał uciekać prawdopodobnie chyba do windy? Jakoś tak to działa, tak, bo mamy dwa kable i z tego co widzę, tak, prąd dojdzie tutaj i będziemy musieli udać się windą i wtedy Katnap stanie się bardziej przerażający. Tak więc co? Oczywiście musimy odpauzować wszystko, tak więc odpauzujmy, wróćmy do naszego ciała, uwaga, uwaga, że to zadziała, weźmy slow-mo, dobra, i możemy sobie teraz w zwolnionym tempie zobaczyć, jak on wypuszcza ten gaz, już go prawie nie widać, teraz powinien się transformować w tego, tak jest, przerażającego Katnapa. Czy mogę mu się przyjrzeć z bliska? Czekajcie, sprawdźmy to. Pauza. Oj, tak, tak, mogę. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Wow, tak wygląda Katnap w całej swej okazałości. Co jest grane.
No, to już nie jest zwykły. To już nie jest kotek. Czy to są kości? Ej, nie widziałem. Okej, dobra. Czyli to są wszystko kości. Ja myślałem, że on po prostu jest taki wysuszony, że wygląda w taki wiecie, wychudzony, wysuszony kot na wióry. A okazuje się, że tak naprawdę to są jego kości. Zobaczmy, co jest w środku katnapa. To mnie najbardziej ciekawi. Nic nie ma w środku katnapa. Niemniej jednak, jak ja to widzę, to mnie to lekko przeraża. Są, zobaczcie sami. Czy to nie jest przerażające? Czy ten katnap nie jest przerażający? Jest ogromny i straszny. Dobra, wróćmy do naszego ciała. No i teraz najważniejsze. Trzeba odpauzować grę. Siema katnap i w sumie to... Na razie. Hello. Cześć kolego. Ja tu się z nim męczyłem, pamiętam, i zastanawiałem, co zrobić. Jaki sposób go tutaj wyminąć, żeby włożyć baterię. Tak naprawdę nie trzeba było wkładać baterii. Wystarczyło... Co jest? What? Zepsułem grę. Totalnie. Zepsułem grę? To był koszmar? Czy on będzie za mną? What? Co tu się tak właściwie stało? Winda jedzie bardzo wolno. Katna wrócił do swoich normalnych rozmiarów. Ja nie umarłem. Coś ewidentnie... O, mamy fatal error, więc jednak zepsułem grę. Tym razem nie robimy hakowania. Musimy tutaj wejść normalnie, nacisnąć guzik, ponieważ winda się totalnie zepsuła. I chyba teraz... Cześć Katnap. Cześć przerażający kocie. I teraz mogę wylecieć z mojego ciała i zobaczyć, jak on wygląda z innej... What the hell? Wow, wow, wow. Kolego, czy ty przypadkiem... Tak, on szedł po suficie, dosłownie. On szedł po suficie i... Zawisnął pod sufitem, a ja tymczasem jadę dalej, czyli na razie go tutaj nie mamy. Mamy oczywiście wczytywanie i teraz toczymy ostateczną walkę z katnapem i dowiemy się, gdzie został zabrany katnap przez eksperyment 1006, a także co stało się z Kissy Missy. Tylko że teraz mamy najtrudniejsze zadanie, przejść tą misję. No i zaczęło się wielkie odliczanie. Jest to bardzo trudna misja, więc mam nadzieję, że uda mi się ją wykonać za pierwszym razem, ponieważ jak sami widzicie, mogą tutaj być nie lada problemy, jeżeli katnap nas z której strony zaatakuje, a z której strony zaatakuje, tego nie wiadomo, jednak jestem ciekaw, co się stanie, jak teraz oczywiście wylecimy z naszego ciała i zobaczymy, jak wygląda katnap z innej perspektywy i czemu tu jest ich aż tak dużo. Dobra, czy jesteś prawdziwym katnapem? Oczywiście, że nie jesteś. Najgorsze jest to, że pod tym samym klawiszem, co zakładanie maski, mam też hakowanie, więc tu sobie idziesz. Czy to jest prawdziwy, czy fake? Nie mam pojęcia. Niemniej jednak tak wygląda to pomieszczenie i finałowa walka odbywa się, tak jest, w zagazowanym totalnie... pomieszczeniu, co jest grane? Mamy scenę końcową. Jakim cudem ja to odpaliłem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Niemniej jednak teraz widzimy dosłownie, jak katnap tutaj cierpi, zostanie zabrany przez eksperyment 1006. Ja zhakowałem grę dosłownie, tylko że teraz, oj, nie możemy wylecieć z naszego ciała, ale prawdopodobnie będzie jeszcze cutscenka po tym, więc będziemy w stanie zobaczyć. Tak więc patrzmy na katnapa, który w tym momencie, w ogóle ja tam gdzieś się ruszam z tyłu, a jednocześnie jestem tutaj. I kolejny katnap, który mnie zjumpskerował. Dobra. To było totalnie dziwne i nieoczekiwane. Prawdopodobnie wtedy udało mi się wlecieć w jakieś takie dziwne miejsce, które spowodowało uruchomienie cutscenki, ale teraz drugi raz tego miejsca nie mogę znaleźć, więc prawdopodobnie będę musiał całą tę sekwencję ukończyć chyba jeszcze raz. Czy jesteś prawdziwym katnapem? Pokaż się, czy jesteś prawdziwy. Dobra, oczywiście, że nie jesteś prawdziwy. Ty też nie jesteś prawdziwy i ty jesteś prawdziwy, więc musimy tutaj, że tak powiem, bardzo szybko zrobić manewr zmiany łapki na taką łapkę i przyłożyć ją w tym miejscu, bo ty jesteś prawdziwym katnapem. Oczywiście, dobra, pyk, zadziałało, wkładamy tutaj, pięknie, idealnie. Musimy teraz jeszcze wytrzymać 132 sekundy. No nie będzie to łatwe zadanie, to na pewno, ale myślę, że się uda. O nie, katnap wychodzi z góry, tak więc spróbujmy mu to zamknąć, dokładnie tak, i wylećmy z ciała, zobaczmy, czy on tam w ogóle będzie, tylko... Są małe problemy i uwaga, uwaga, nie, jego tutaj nie ma, on się pojawia dosłownie na chwilę. No i ładujemy moc, przygotujcie się na ostateczne starcie z katnapem. Nara kolego, w końcu się udało. Teraz spróbujmy to oczywiście zhakować i zobaczmy, dokąd zostanie zabrany spalony, przerażający katnap przez prototyp 1006. Na razie nie możemy wlecieć z naszego ciała, ale prawdopodobnie, gdy skończy się taka scenka, będziemy w stanie to zrobić. Jest to przerażające, ponieważ katnap, jak widzicie, wstaje tutaj i jeszcze chyba oddaje cześć prototypowi. Więc jakby on jest w stanie dla niego zrobić dosłownie wszystko. Tak więc uwaga, uwaga, jak widzicie,
Jest to jedna z najbardziej przerażających scen, więc jestem ciekaw, co będzie się znajdowało tam na górze. Wystarczy tylko, że teraz sobie wstaniemy i będziemy w stanie zobaczyć, dokąd został zabrany Katnap. Czy ja już mogę wyjść z mojego ciała? Mogę wyjść. Dobra, tak więc oczywiście wychodzimy jak najszybciej, żeby zobaczyć, czy tutaj gdzieś będzie ukryty. Nie ma go, czyli tak naprawdę Katnap zostaje zabrany przez prototyp 1006 w niewiadome miejsce i my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Myślałem, że będzie pokazany gdzieś prototyp albo gdzieś tutaj ukryty na mapie. Ale po dłuższym przeszukaniu nie ma tutaj nigdzie prototypu, więc tak naprawdę twórcy nic przed nami nie ukryli i prototyp, który tutaj widzieliśmy, to tak naprawdę ta sama rączka, która w chapterze drugim zabrała Mami Longlegs. Więc prawdopodobnie w chapterze czwartym dopiero spotkamy się z prototypem i zobaczymy go w pełnej okazałości. No i jesteśmy w tym miejscu. Za chwilę otworzy się tutaj klapa i Kissimissi pociągnie za dźwignię. Pytanie jest tylko następujące. Czy Kissimissi przeżyje? Bo my zjedziemy na pewno windą, ale co się z nią stało? Jestem ciekaw, czy będę mógł wylecieć z mojego ciała i oczywiście to zobaczyć. A tutaj mamy zbliżenie na Poppy, która zaraz uruchomi nam kasetę i wszystko tak naprawdę wyjaśni. Przyszła i nasza Kissimissi. Jestem ciekaw, co się z nią stało. Tak więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wejść do windy i zjechać na sam dół i zobaczyć, czy Kissimissi przeżyje i przez co została zaatakowana, o ile w ogóle twórcy dadzą nam taką możliwość. No i jest, pociągnęła za dźwignię. My tymczasem wchodzimy oczywiście tutaj i będziemy teraz jechać na sam dół i zobaczymy. Dobra, tak więc winda jedzie. Wylećmy z naszego ciała. Możemy to zrobić idealnie. Kissimissi, co się tak naprawdę tutaj wydarzyło? Co się z tobą stało? To cię zaatakował. Chwila prawdy. Nic się z nią nie stało. Naprawdę? Oh my god. Klapa się zamyka, a Kissimissi stoi. Widzicie? Kissimissi tak naprawdę trollowała i nic jej się nie stało. To były jakieś dziwne dźwięki, więc tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie wiemy, co ją zaatakowało. Ponieważ twórcy to przed nami ukryli, dowiemy się tego dopiero w chapterze czwartym.